No, bo teraz mam tak odkręcone, jak już by, tu są dwie sprężyny. O. Here we got two switches. Okay. When I put the remote control here. When I press here, this is the stop of going down. Okay. Now I press this button. So it's like click. Okay. And now I press again. And they start going up. And now when I press, they straight away going down. They don't even stop. So with the remote control I press, I stop by remote control and I know they're gonna go down, okay, and will be problem. So what I do now, again, I press it here. This is the stop which I will need to regulate in the moment. So when I press this switch, so if this is in the right position, that is gonna press the top and the bottom switch. So I need to open the screws and regulator. And also what we're gonna hear, what we're hearing, when it's going up, is going okay. Click, click again. Is the engine going slower? Now I press and it's going straight down, but you can hear it, it's very quick. Okay, so let's say the door is touching now. And stopping the door. Only this one is turning, this cannot come to part, looks like it's solid, doesn't want to come, okay, so only this is moving, this is how I need to put it back and regulate, we'll see what happens. This part doesn't move, so I put this kneel the switch when the door about 30 centimeters away, and when I'm pushing down, the first switch is now touching. Click, and they are, let's say, 5 centimeters away from the bottom. Now I'm gonna put the door up. Anyway, but okay, they're nearly up. When they're going up, they're just about 15 centimeters away from the stopper. So and this part. This part doesn't move, it's like I have a feeling like this is all together and this is moving. So if it's go up, I should, oh, let's say be nearly.
Now they touching, and they are about 5-7 centimeters away from the. This is the stopper. Let's try screw this slider and see how they operating. So I'm gonna put the parts back. Okay, this is how the door operating. When I press, they going down, okay? Okay, now when I press, they going up slower, so I think a little bit more tension needed, in my opinion, yeah, I'm not expert. So they stop, fine. And when you press again, they're going down. And now, when I stop, they stop. I think if I press again, they should go up. Okay, I press again, they just stop. When I press again, they're going down. So. I teraz bardzo ważny moment. Tutaj. Jeszcze nie dochodzi, widzicie, to znaczy, że sprężyna jeszcze nie jest naciągnięta, ok, it's not touching yet, zaraz włączymy, jeszcze tutaj jest luz i tutaj, i to jest właśnie ten moment, ja to zrobię tak, kiedy jest tylko tyle miejsca na klucze. Very. I naciągam. Puszczam. Ok. And they coming back. This is the moment when I start counting. To jest ten moment, kiedy zaczynam liczyć obroty. Tutaj sobie I done mark. Zaraz pokażę. Oh, there is a mark. I'm gonna look at the mark. How many turns I'm gonna do? No, tutaj jest kreska. I będę kręcił. I co, żeby nikt mi nie pomaga tutaj, żeby trzymać te drzwi, bo one się zaczną obracać. To te stopery pomogą mi zatrzymać, tak? I zobaczymy, czy można samemu wywalczyć. No. A więc kręcę. Kręcę, a potem zaraz będę przykręcał. No. I będę liczył obroty. Dobra. I teraz zrobiłem dwa obroty sprężyną. I teraz jak to wygląda? I przykręciłem, tak? Dobra. I teraz jak to wygląda? Wrzuciłem na manual. Jest na mały manual. Puszczam. I drzwi idą do góry. Sprężyna ciągnie do góry, tak? I teraz jak to będzie wyglądało na elektryku? Teraz jak to powinno wyglądać? Jeżeli ciągnie do góry, no to silnik będzie się męczył w dół, nie? To jest... I tak to powinno wyglądać. Czyli według mnie sprężyna jest za bardzo naciągnięta. I zobaczmy, jak to chodzi teraz. O, coś... Dobra. Ciężko, nie? Wyżej do góry mają, prawda? No. No, tutaj trzeba też jeszcze troszkę wyregulować, bo jak są rozpędzone, to aż uderzają, tak?
Tam regulacja będzie później. Dobrze, w takim razie wiemy, że dwa obroty to jest za dużo, dlatego popuszczę te śruby tam, popuszczę tu, zrobię 1,5 obrotu, zobaczymy jak się będą zachowywać. A teraz jest 1,5 obrotu, chcę zobaczyć jak będą chodzić. Chodzą z taką samą siłą, nikt nie słyszy różnicy silnika. O, troszkę regulacji, bo za szybko się rozpędzałem w górę. Ale 1,5 obrotu sprężyna jest wystarczająco. Ani nie za dużo, ani nie za słabo. Dobra. Jak to wygląda na manualu, teraz sprawdzimy. Czekajcie, bo trochę ciężko, trochę się za bardzo rozpędziło. To zrobimy taki numer. Zrobimy tak. I teraz będzie łatwiej wrzucić na manual. Dobra, tutaj piszczą te, to ja je nasmaruję od razu takim silikonem, silikon spray. Zobaczymy na teraz na elektryku. Dobra. Teraz to już jestem jak zawodowiec. No, czyli będę musiał iść troszeczkę w tą stronę. Wyregulujemy. Ale chodzą już teraz elegancko. Ja sobie tutaj jeszcze muszę zobaczyć, bo one się tak nakręcają. Tu jest więcej luzu. Może będę musiał przesunąć.